Hej, 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 witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Rimworld. Co dzisiaj? Dzisiaj karawana dołącza z powrotem do nas. Super, tunel do naprawy. No a tym wszystkim zajmie się oczywiście nasza Winnie. Jak i również zajmiemy się odbudową tej stacji. Najpewniej Kajko się na tym zajął. Kiełkowanie strąku Warallen. No my to oczywiście podziękujemy. Nie mamy odpowiedniego rolnika, żeby się mógł to naprawdę tym zająć. Mamy pilniejsze rzeczy niż jakieś drzewo. Resurrect Light Mech. I mamy Clean Sweepera. I bardzo dobrze. No obszar 1. Jakby co. Clean Sweeper żyje i... Odśnieża. No dobra, okej. Prawdę mówiąc, myślałem, że zajmie się tym. Zajmie się. Procenty krwi i wymiocin i w ogóle, ale z drugiej strony, odśnieżanie też jest git. Dobra, co mamy jeszcze dzisiaj w planach? No, powoli mam nadzieję, że. Rekrutację nowych kolonistów, tak naprawdę dwóch. I za niedługo to będzie koniec, jeżeli chodzi o przepustowość naszej kolonii. Niestety. Co się dzieje? Mechy, no to wiemy. Ten leży i jest nie do wskrzeszenia, a ten jak najbardziej. Ujnie, co robisz? Tworzysz mecha jakiego? Lifter. No dobra, okej, w sumie. Ty, my to mamy pełny magazyn. No tak, w sumie trudno, żeby nie był pełny, skoro tyle stali jest przeciągnięte. Słuchajcie, musimy dzisiaj porobić sobie jakieś rzeczy pod względem obronności, więc zróbmy sobie proste hełmy ze stali właśnie do uzyskania wspaniałego jednego hełmu. Poproszę. Jeszcze chciałbym, żeby one były składowane w odpowiednim miejscu do tego. Co tu się dzieje? Hiroto z nami już nie ma. Tak możemy to rozebrać. Zrobi się miejsce. I co? I co? I co? Mam jeszcze stół. Stół do stylizacji. No dobra, to takim razie przedstawimy tutaj. Rzeźbę. Ustawimy stół w tym miejscu. I włączmy oczywiście to. No i róbmy te hełmy. W chwili obecnej będzie to jeden, jedyny zdolny do tego rzemieślnik. Przyjęcie. Super. Bardzo mnie to cieszy. A co robisz kolejny. Nie, 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 nie. Weź, zajmij się robieniem. A, bierz udział w git. No bo nie ma miejsca, gdzie to położyć, dlatego wzięła się za robienie kolejnego. Gdzieś złamana ręka była. Leżysz oko. No tak, no wy się macie ogólnie lubić, ale no widzę, że ciężko będzie. Z tym lubieniem się. No to wiesz, się wyleczył super apteką. No dobra. Trochę szkoda, chociaż kiedy ty masz poziom już powiedzmy medycznego? 12, no to ty w takim razie przejdź na zwykłe leki. Bo i z tego dobry użytek będziesz robił. I tak samo ten... Nasza, o, Karolina. Też może przejść na zwykłe leki. Tu jest dużo do naprawy. Dlatego jak najszybciej chciałbym wybadać... O, fuck, dobra. No, ale tych zwierząt mamy dużo, także chyba jest git. Na razie. Widzę,
Witamy Johna! No i dobra, mamy kolejnego rzemieślnika, co on jest też w kolonii. I górnika. Górnik nam jest potrzebny. Budowniczy. Okej. Okay. No jesteś genie, tak? Jesteś tym genem naszym. Społeczne zero, okej. Okay, to... Wyżej tej. Genem, który... Jakby to powiedzieć... No nie umie strzelać i to jest duży problem. Bo przez to, że nie potrafisz strzelać, będziesz słabym wojownikiem. Wyposaż się w strzelbę na razie. Bo nic innego do strzelania chyba nie mam. Dobra. No nie mam, nie widzę. Okej, okay. No to jedziemy. No, Winnie tylko stanie i dostanie Swartzen swój karabin. Tutaj mamy oprawianie, mamy gotowanie. Winnie może chodzić, świetnie. Znacie, obi równo pojąć i wyposaż się Swartzen swój karabin. I wróćmy do siebie. Nie sprzątasz, nie tragasz. Ty jesteś przede wszystkim... Kowal, krawiec, potem rzemieślnik, badacz. Czyli tak naprawdę to mogłem ci zrobić w ten sposób. O! Kowal, krawiec, rzemieślnik, badacz, budowniczy, górnik. Na tej zasadzie i... Obszar 3. Później będzie przypał, jak będę zbierał twoje zwłoki. Dobra. Lucy, czego się będziesz uczyć? Kto cię będzie uczył w ogóle? Zacznijmy od tego. To cię przecież Karolina widzą, że idzie. Super. Czego się uczysz? Walki wręcz. No... W sumie czemu nie? Chociaż wolałbym, żeby Lucy uczyła się na przykład strzelania. Bo... I w sumie walki wręcz też musi uczyć, będzie dobrym wojownikiem. Może już chodzić, czyli... już dokarmiamy zwierzaki. Okej. Okay. Przepraszam, że tak odkasuję, ale coś mi siedzi na... pełni wyleczone. No i super. Mam ci nerkę zabrał, ale potrzebujesz jej. Może mamy nerkę? Nawet nie pamiętam. Dobry hełm, wyszedł świetnie. Dłoń polna. No, może w przyszłości jakiegoś kolonistę cyborga będziemy mieli z taką dłonią. Na razie jest nam niepotrzebna. To jest druga, nie? Ta. No to w ogóle możemy zrobić Robocopa. Co tu jest? Nera? Płuco. Szkoda. Czyli nie mamy. No i dobrze, no. Bo kurde, no. Gość jest turbokotem. Kocurem, naprawdę. O kurde, ty, zapomniałem. Ty potrzebujesz soku go do życia. Czy mam jakiś soku? Nie mam. Co ja badam? Produkcja soku go. To musimy wbadać, czyli produkcja używek go. Ten generator geotermalny poczeka. I wiecie co? My się wybierzemy mimo wszystko. Na... O, normalny wyszedł, szkoda. Na... Na co? No na te komponenty, no. Co prawda, no... No pogorszam tę relację, zdaję sobie z tego sprawę. Ale 60 komponentów, to będę miał tutaj taki teraz rozruch kolonii, że głowa mała. Winnie, zapraszam ciebie razem z golemem, czy z tunelerem. Oczywiście, weźmiecie sobie konia. Będzie szybciej. Hmm.
Dobra, dobra, dalej. Oczywiście Jenna. Karolina. Tobias i John. Niech to będzie nasza ekipa, która wyjdzie. Dobra, Keiko też pójdzie. Zamiast Tobiasa. Zamiast Johna. Zamiast Johna. No sorry, nie nauczy się strzelać. 1 i 6 dnia. Spakowane żarcie, zwykłe żarcie. Kolonia zostaje bez jedzenia, okej, okay, no ale tam będzie mięso jak coś na miejscu. Trochę mleka jeszcze ze sobą zabieramy. Śpiwory jeszcze są dostępne w razie czego, żebym wiedział. No i medykamentów zdecydowanie za mało. Weźcie sobie 25 w razie czego. No i ruszcie, ruszcie się. Dacie radę. Super. O to chodzi. A, właśnie, zapomniałem, kurde. Wysłałem ich, a nie dodałem do kolonii przecież tych. Hemów, nie? Załaduj. Załaduj. Gdzie tu jeszcze sobie jakiś hełm? Tu jest jeszcze jeden. Załaduj. Dobra. Wiesz, idziecie, nie? Cioły. Jesus. Dobra, no to idźcie, to nie ma sensu. Czy mogę z nimi zrobić tak? Ona już jeden hełm niesie. To ty weźmiesz drugi. Kajko. Tobie weźmy ten i będzie git. A wyleźcie już tam. Bo mała poroniła, no. Zdarza się, duże ryzyko załamania ujni. Bo głodny jesteś, cię boli. I marzniesz, no na marznięcie mógłbym poradzić tyle, że zaraz Kajko ci odda swoją czapkę, bo on ma ogonek fajny. Bo ty jako jedyna tutaj w tej... No i nie wzięli go, no! No co za cioły! Jako jedyna jesteś tego. Baselinerem u nas. Winnie 3. No i nie możesz tego wziąć. Możesz parkę za to wziąć. Tego cię do parkę. Weźmiesz hełm. Ty weźmiesz też hełm. No, Kajko wolałbym w tym hełmie teraz. Bardziej niż Karolina. Trzymajcie. Idziecie, moja ekipa w pierdzielu. Jak te nastroje? O, już rosną. Jest gitara. No tu pomęczona trochę karawana jest, prawda? Myślałem, że zdążę go naprawić. No nic. Jakie mogą chodzić? Zostały nakarmione. Tu najważniejsze jest to, żeby ta bumalopa, kurde, nie była głodna za bardzo. Bo jak będzie za bardzo głodna, to wybuchnie. Weźmie i wybuchnie. Dobry, wyszedł. Super, super. My to robimy do otrzymania wspaniałego. Oczywiście. No dobra, mamy... Tak, mamy osobę, która gotuje. Mamy osobę, która to jest rzemieślnikiem. Lucy uczy się w sumie, biega, gada, jest git. A Jessie? Zwierzaki. I rekrutacja, no dobra. No jeszcze trochę. Zły nastrój? Dlaczego? Przepraszam. No tą burkę mogę ci tu jakoś spróbować wrzucić tak naprawdę, czemu nie?
Bur K nakrycie. Jeszcze jakieś burki wolne były, więc. O, klasz nam urodziła w trasie, super. I wyszło źrebie. Koń. No to super. A, rasa koń. O, no to nie wiem w sumie. Się okaże pewnie znowu w praniu. Dobra, dobra, dobra. Bizon może chodzić, nam dokarmiamy zwierzaki. No, niby dobrze, niby niedobrze. Nie jest źle. Nie jest źle i idziemy, kurde, na spuścić łomot przeciwnej frakcji. Kucharza ci rzucę na razie na dwójkę. Potrzebuję cię bardziej jako badacza. Jest na tyle zimno, znaczy, że jeszcze nic tej do uprawy nie będzie. Dopuść siew tylko nie tu. Już dokładnie. Jeszcze jedno pole, jakby co. Siano na zaś. No i powinno być git. Wszyscy tutaj kimę walą. No już nie wszyscy, ktoś stał. Druga w nocy. Królewski kolekcjoner trybutów. Relacja. Co ty gadasz, że to jest twój wujek? Abi. Aha, siostra jej nie żyje. Przyrodnia siostra. Na tej zasadzie to działa. Jakie to jest wszystko skomplikowane. Nie, to chciałem kliknąć. Wujka chciałem kliknąć. What? Gdzie ty jesteś? O, żona, ty. Matka, były mąż. Siostrzeniec? Jest. Abi nie żyje. John jest z nami. No dobra. Też jesteś jakim do... No, nudyzm, no to... No niby spoko, ale bez przesady. Ale powiem ci... Że husarza takiego mieć to u... Ardentalczyk, który to się trafił nieźle. No ale i tak nic z nimi nie zrobimy, nie pohandlujemy, bo to jest kolekcja atrybutów, a mi jest to na razie niepotrzebne. Czy macie z futra trumbo? To zrobione. Tkanina pofarmowana na biało, już myślałem. Kapsuły. A kapsuły przyniosły nam agawę. O, super. I kawałki, odłamki. Warg padł! Co ci zagryzło? Niedźwiedź ci zagryzł. Gdzie tu jest niedźwiedź? Tu jest niedźwiedź. Trzeba uważać. Trzeba uważać. Aha, temperatura was jadła, spoko. A nie mogliście wyjść tędy? O, super. Pozostanie kolonistką. No i w sumie... Anulujemy dorastanie dla ciebie. Więcej nam nie dorośniesz. Sprzątacz, tragarz, no. No i witamy kolejną... Małą istotkę w kolonii. Mam nadzieję, że nauka będzie wam szła całkiem nieźle. W ogóle tutaj fotele stoją, dopiero teraz je zauważyłem. Brawo ja. Dobre, dobre, dobre.
Nie, odinstaluj w takim razie te dwa. Bo nawet trzy przeniesiemy fotele, będzie większa wygoda. Może je rozebrać? Nie, odinstalujemy. Jak tam twoje rzemieślnictwo rośnie? Ładnie, 11 poziom już, kurde, o to chodzi. Generowanie map spotkania, dobra. Słuchaj, olej te hełmy. Niech będą dobre. Dokończ tego oczywiście. A że jest nasza ekipa remontowa już tam na miejscu. No nie wiem, tak też prostowości byłby niezły. Pożyjemy, zobaczymy. Na razie niech nic nie robi. Możesz się tutaj ewentualnie wziąć za jakieś szczycie czy coś. A wy macie burkę do założenia. To jakby co, żeby nie było. Dobra. Czołem, ekipa. Nie jesteście zaawansowani. Dobrze, cieszy mnie to. Karawana dotarła. We frakcjach jesteśmy wrogiem, ale dążymy i tak do przychylności naturalnej, więc po prostu odeprzemy parę ataków tobylców. Może przy okazji trafi nam się ktoś fajny. Na przykład. Skończ naprawiać mecha. I git. Zjedz jak musisz. Musisz, widzę. Dobra, w gotowości. Wszyscy na jedzenie? Tutaj jeszcze moglibyśmy zjeść. Wciągnij sobie jeżynę. A wy jakoś wytrzymacie. Dobra, lepiej? No. Niewiele lepiej, ale lepiej. Golema też zaproszę tutaj. No i podchodzimy, podchodzimy. Podejdźmy sobie tędy na spokojnie. Zgrupowali się wokół magazynu, co mnie wcale nie dziwi. Jenna, w zasięgu ktoś? Jeszcze nie, to podejdź tutaj. Piękny strzał. W tłów, co prawda, ale siadło. Dobra, dawaj tutaj. My już się rozstawiamy. No i jazda. Możemy w sumie. No już nie możemy, bo uciekł. Zdziczyć jed... Nie, możemy, patrz. Zdziczyć jednego mawoła. To da nam dużo tutaj. Bo rozbije tą grupę na pół. Nice. Podchodzimy, panowie, podchodzimy i panie oczywiście. Kajko tuneler. Dobra, zaciupali go. Jedziesz, stary. Ty masz łuk, no to dawaj kajko tutaj. Strzelajcie w tego. Dobrze. No i uciekają. Prawdę mówiąc, trochę szkoda, bo liczyłem na jakichś kolonistów. A tu widzę, wszyscy padli. Klasyczni baselinerzy. Za dużo to oni tu nie mogli zrobić. No dobra, przejrzyjmy jeszcze te kryjówki. Oczywiście wejdziemy do środka. Zapraszam. Serio? Ci zniszczył koszulę? Nieźle. Dobra, są komponenty, dużo komponentów. I tu są jeszcze jedne drzwi.
Są jeszcze jedne drzwi. I więcej nic nie ma. Dobra. Zbieramy się, no. Szkoda, że musieliśmy zaatakować. No ale z drugiej strony. Trzeba było. Komponenty są potrzebne w kolonii. A my mamy na tyle duży udźwig jeszcze, że. Pójdziemy na te jeżyny od razu. Sprawdzę, czy tu nic ciekawego do zabrania nie ma. Krzesło z drewna wspaniałe, to zabiorę. Poszli! Są po drodze wyleczycie. Jeden dnia. A my tutaj działamy dalej i myślę nad pobraniem kolejnego jajeczka. To twoje geny nie są takie dziedziczne w 100%, nie? Nie, masz te ksenogeny. A to jest linia po prostu nasza. O rany. No bo raczej nie trafi się nikt już naszego gatunku, że tak to ujmę. Więc musimy jeszcze jedno jajeczko chyba pobrać. No, zróbmy to. Sprawdzę, jesteś jedynym lekarzem, który może to zrobić. I nie wiem, czy to jest dobre. Poczekamy. Wróci nasza ekipa, tam są kurde, trzech medyków mamy. Hipotermia, u kogo? Aha, no tak, u Kaiko. Bo nic więcej nie ma na sobie. Trzymaj, wystarczy. Minus 5. Minus 20 na dworze, nieźle. Koniec z Itakinem. Minus 9, minus 30. Zrobimy tak. Minus 6, minus 37. No na razie powinien być ok. On sobie szybciutko tej to hipotermię zbije. Nie? Jeszcze dreszcze leci takie. Okej, okay. No ale to. Chwila, moment. Nie zauważył. A jedna burka była luźna, więc. Łupek by się przydał, z tego co widzę, też tutaj do obróbki. No dobra. Mamy trochę tych mechów, zwłaszcza jeszcze tutaj wykopane mieliśmy z. Z tej góry. Kopaliśmy najzwyczajniej w sieci w łupku. Więc warto by tam się na chwilę. Stamtąd ten łupek też ściągnąć, nie? Badaj, Johnny, badaj, badaj. Badaj, badaj. Szybciutko. I cyk, poziom 9, spoko. Nie przyjdzie to wybadamy. O, już na miejscu jesteście? A nie, zasadzka. Wściekłe zwierzęta. Co ciekawego? Łej, straty, kurde. Kurde, to szczury. Ciekawe, co oni tu robią. Nie ma żadnego skażenia. Ale zezy, ja pierdzielę. Nice. Dawać, dawać. Prawie jesteśmy. Aha. Ktoś mi wytłumaczy, co my to mamy?
Bo to jest dobre pytanie. No okej, trochę miejsca nam się... Trochę. Całe dwa. Nam się zwolniły. Jak tu stoicie jest piękne. No nie za ładnie tu. No to może jakoś, kurde, rzeźbę. Uderzymy. Tylko no nie ma za bardzo kto nam tej rzeźby zrobić. I wracamy do punktu wyjścia. Czyli fakt, że nie mamy tylu kolonistów. Żeby to wszystko robić. Oj, za niedługo będzie, powiem wam też... Taka szybka seria, co na myśli? Na myśli mam fakt tego, że ja gram, a później to zmontuję w jakąś sensowną całość i wrzucę z takim voiceoverem. Produkcja używek świetnie. I sok go poproszę. I widzę, że już nadrabiamy tego, straty w. Spakowanych racjach żywnościowych, spoko, mi to pasuje. A tutaj dołożymy spodnie. Spodnie. Zwykłe. Bo tu widzę, że jest taki. taki myk. Że tu miejsce jeszcze jest, tylko nie jest wykorzystywane, nie? I pyk, proszę bardzo. Ile się nagle miejsca zrobiło. O, mamy to. Dobra. Już strzelacie? Właśnie, mi się wydawało, że coś tu nie pasuje. Dobra, jest zima, także te truskawki mnie wyrosną. No właśnie, na Neandertalczyce. Także większych problemów nie będzie. Zapraszam. Ruszać się. Dobra, dobra. Tutaj. I już pierwszy strzelec. Pudło. Dlaczego? Chodź tu i chodź tu. No kurde, nietoperz dostał równo. Bum. Bum, leży. Jest potencjalny kolonista. Ładna oprawa. Szybki system, wyjątkowe piękno. Ej! Mężczyzna! Ale stary. Pomyślimy, pomyślimy, bo to nie jest taki zły. Dobra. Już uciekacie? Jak to? Dlaczego? Tunel, goń go. Uni Karolina, strzelać w tego. W tego. Okej. Jeszcze sięga. Szkoda, że padł. Bardzo szkoda. Oj, no tym bardziej szkoda. Dobra, otwieramy szybko i uciekamy stąd, bo zaczyna. Śnieg padać, to raz. A dwa ten odcinek ma 34 minuty już. Trochę dużo. Nie powiem, że nie. Jak za dużo dajcie znać w komentarzach, będziemy skracać. Jak za mało, też dajcie znać w komentarzach, będziemy wydłużać. Bo co to jest? Samica. Oj, najgorzej. Będzie trzeba w przyszłym roku znaleźć samca. Nice. Normalny, 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 normalny i normalny, czyli nic ciekawego. Jazda stąd. Jazda do domu. Tego bierzemy ze sobą. Pemika zabieram ze sobą, jeżeli bierzemy ze sobą. Śpiwory zostawiamy.
To nie. Dobra. Karawana poszła, a ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że zobaczymy się. No, zobaczymy się już jutro. No, na razie, hej.